sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Kamil Łączyński po meczu z Arget BM Stalą Ostrów Wielkopolski. Trudny mecz, ale dość pewne zwycięstwo i najważniejszy cel zrealizowany, jest przewaga parkietu w play-off. No tak, pytanie, czy to w tym sezonie jest rzeczywiście naszą przewagą. Wszyscy dobrze wiemy, że w całym sezonie graliśmy, wydaje mi się, dużo lepiej na wyjazdach. Ale przy tak fantastycznej publiczności, jaka była dzisiaj, i takim wsparciu, jakie dzisiaj mieliśmy, jeżeli takie samo będziemy mieli wsparcie w tych najbliższych dwóch meczach playoffowych, to wydaje mi się, że rzeczywiście będziemy mieli przewagę swojego boiska. Ale zapewne będą to dwa bardzo, bardzo trudne mecze. Zanim konkretnie o tym playoff, to jeszcze tak kilka zdań o tym, co się właśnie skończyło. Czy to była najtrudniejsza runda zasadnicza, od kiedy jesteś w Anvilu? No była najtrudniejsza ze względu na to, że musieliśmy dzielić mecze w lidze krajowej z meczami w lidze europejskiej. A broń Boże, nikt nie narzeka. Myślę, że każdy zawodnik lubi grać na europejskim podwórku i cieszymy się z tego, że było nam dane zagrać kilka spotkań właśnie w lidze mistrzów. Natomiast no to wszystko było nowe dla nas. Dużo podróży, dużo lotów gdzieś spóźnienia. Ciągle spędzaliśmy ten czas w autokarach albo samolotach, dlatego ten sezon zasadniczy był trudny fizycznie, może mniej psychicznie, ale myślę, że daliśmy radę. Nie pamiętam, jak było w poprzednich sezonach, ale w tym na pewno było nie gorzej, jeżeli chodzi o wynik. Przegraliśmy bodajże 8 spotkań. Co jest jakby takim naszym stałym wynikiem, jeżeli chodzi o ostatnie sezony. Mamy przewagę parkietu i postaramy się to wykorzystać. Chciałbym, żeby ten sezon zasadniczy i ten ostatni mecz, który dzisiaj rozegraliśmy, gdzie wywalczyliśmy tą przewagę w pierwszej rundzie, rzeczywiście, żebyśmy z tego skorzystali. Widzieliśmy różne oblicze Anvilu w tym sezonie. Jaki zespół zobaczymy w ćwierćfinale? No chciałbym, żeby to był ten zespół, który był dzisiaj, czyli waleczny, agresywny, na pewno dobrze przygotowany taktycznie. Ale wiadomo, że przeciwnik też się przygotuje, też przeanalizuje mecz, więc czeka nas sporo pracy. No, gramy bez Josipa, więc ta taktyka się mocno zmieniła. Chciałbym, żeby pomimo tego braku nadal nasz zespół funkcjonował jak jedność, żebyśmy nie zwyszali głów, że no, nie ma podstawowego centra. Mówię, no, taka jest moja wola i robię narobił wszystko, co w mojej mocy, żeby tak właśnie gra zespołu wyglądała, jak wyglądała dzisiaj. Nie pozostaje nam chyba nic innego, niż zaprosić kibiców na te mecze i zaczynamy kolejną przygodę. Tak jest. Oby trwała jak najdłużej. Dzięki. Dzięki piękne.